Cześć, Manko, z tej strony Carbon. Dzisiaj zagramy sobie Camping Builder. Zobaczymy, co to za giereczka jest. Jak już pewnie wielu z was wie, od wczoraj można sobie grać demówki na Steamku. Wyszło bardzo dużo demek, także jest co testować w najbliższych kilka dni. Chyba w ogóle jest polska gra ta Camping Builder. Malu means shelter, and indeed it has been home to my people and many animals for centuries. Okay, ale wprowadzenie. A lot of work awaits you here, my friend. Dobra, czyli od zera budujemy wszystko. Słuchajcie, czułość myszki jest tragiczna. Gdzie to będzie rozgrywka? Okej, tylko język jest. Aha, nie mogę zmniejszyć czułości myszki. No, już wiem, że muszę to zmienić i dodać tę opcję. Dobra, podejdźmy do ogniska i wysłuchaj opowieści. Mów, pani. Ty, czekam na ciebie. Patrzcie, rusza głową. Albo nie. Dobra, patrzę, ej, nawet zrobili takie coś. Fajnie, że zrobili to, że śledzenie. Ale jak jestem blisko, jestem za daleko, to nie. Widzicie? Daram się nie patrzy, przybliżam się, patrzy. Fajne, że tak patrzy. Dobra, pani, daj mi wskazówki, jak mam budować. Teraz to twoja kolej, okej. Okay. Zbierz śmieci? Gdzie będą śmieci? O kurde, trochę ich jest. Kim się zbiera? Halo? F? Myszka? Wyspa łoże jest okrytane. Ląd i woda powinny tutaj... Okej, ale... Aha, chwytak do śmieci, okej. Okay. To wszystko na jednym tym chwytaku? Okej, okay. Tam coś mi zrobić. Klinia, aby zebrać, aby później klinia, aby zebrać, okej. Okay. Jest tu gdzieś kosz na śmieci? Tu jest kosz na śmieci. Okej. Okay. No, odłożyłem. Trochę śmieci jest. A, wszystko sprzątamy sobie wyspę. O, jest pełno. Chyba 5 śmieci mogę w takim razie zabrać. Wystarczy podejść do śmieci i upuścić. I to jakoś tam samo się odkłada. No dobra. Jeszcze jeden został. Elegancko. 2, 3, 4, 5. 5 tylko można. Podejdę teraz tak, nie tak blisko jak wtedy. Takie odgłosić, czy też złapię? Chyba tak. Do segregacji, a to odkładam do byle czego. Muszę w takim razie wysprzątać wszystkie śmieci, które są na plaży. Tak, gra uznała, że to są śmieci, oczywiście. Myślę, że te papierki to też są śmieci, no ale dobra, niech im będzie. To by mi się bliżej ten kosz na śmieci. Będę musiał tu posprzątać pewnie te drewna. Chyba, że nie będę musiał kończyć tego sprzątać. Będę jeszcze sporo tego, a nie będę musiał wszystkich. Trzy zostaną. No to wysprzątam już do końca, nawet jeśli będę miał 100% gry. As you can see, the previous owner had a terrible habit of throwing the trash into the fire or the sea. He was too lazy to carry it. Okej, teraz mam inne rodzaje śmieci. Okej, i teraz to muszę jakoś. Tam dwie rzeczy mogę wziąć. Okej,
się otworzyły w ogóle odpowiednie kontenery, czy tam drewno lub metal. Spoko. Dobra. O, krabik sobie wyskoczył. Fajnie. Potem tam będzie trzeba pójść zobaczyć, co tam jest. Jakiś kempingowy, widzę, wózek jest. Auto kempingowe. W domku nie da się odnotować, ale może ten idę to wyrzucić wszystko. No, co ja mogę z tym zrobić? Great job, my friend. I'm happy that Faith brought you to this island. Dobra. Niszczymy wszystko. Pozbywamy się śmieci. Te drewno potrzebuję. Mam nadzieję, że potem będzie dało się szybciej atakować. Dobra. Usunąć zniszczony dom. Aha, ja muszę całe domki. Dobra. Niektórych drewno jest, niektórych nie. Nie wiem, od czego to zależy. Pani się nawet rozwala. W kilku częściach. Wiesz, tam fizyka jest tego. Dwie bele. Dobra, mamy. Wybuduj nowy dom. Dobra, ale mogę wyrzucić jeszcze śmieci? Ja mogę wyrzucić śmieci. Kurde, ale tu wieje. Teraz maluję teraz, okej. Okay. Okej, okay, budynki. But remember, this forest is a shelter to obrócić, all czekajcie. Island inhabitants. Ku, aby obrócić. Take these seedlings. They will help you maintain the balance. Tak, może chodzi o to, że you made the right decision, my friend. Nature is in your favor. Look. This is how Malu cares for us. The fire made from this wood will keep you warm at night and lighten the way to the island for others like you. Dobra. Potrzebowałem miejsce na domek. Okej, dwa domki sobie zbudujemy. Tutaj między drzewami się nie da. Halo. No dobra, czekajcie, zbuduj dwa nowe domki. Weźmiemy sobie drzewo. Spróbujemy to zrobić. Tego nie można, okej. Okay. Ile jestem w stanie zebrać na raz? Bardzo dużo. O, chyba tyle. Nie, no, bardzo dużo, dobra, i teraz tak. O, ale śmiesznie. Prawie wszystkie myszki, nie? Wiem, że będę jakieś, nie wiem, kimś uderzał. Nie muszę niczym uderzać. Okej, chyba od drugiej strony zrobiłem wejście. Nie, dobrze jest. O, nie mam drewna. Się skończyło. Czy to będzie jako patyk uznawane, czy jako drewno? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Nie, dobra, to będzie jako patyk. Chociaż tyle. Tutaj tyk, drzewo. Znaczy drewno.
balustrada. A tam nie wiem co. Zetnij drzewo, by zgłębić drewno, zasadź drzewa, opcjonalne. Ale to opcjonalne bardzo fajnie brzmi. Zostałem, jakby na przykład zrobił tak i to rozwalił. Okej, tego się nie da rozwalić. A to zbierzemy to po prostu, bo to są śmieci jakieś chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to są śmieci. To nie mogę tego przerzucić, znaczy rozrąbać, no to... A teraz zrobimy drzewo. Ludzie nie będą mieć tego. Ludzie tutaj drzewo. Okej. Już? Patrzcie. Na jedno uderzenie tak wszystko jest. Dobra, to może twórcy mi się wydaje zmienić. I dodać na przykład w pasywkach jakiś. Że na przykład, że szybciej się właśnie ścina. O, troszeczkę za szybko. Okej, to nie z tego. No dobra, ale to z czego? Jak ja nic innego nie mam. Dobra, jednak źle klikałem. Klikałem lewa, trzeba prawy, czy jest przyszedł myszki. Good job, carbon. Tyle? Mamy jeden domek. Patrzcie, jaki ładny. Tak, bierzemy to... Dłożymy tutaj. Mogę to rozwalić. Okej. Nie można. Spróbujemy tutaj ustawić gdzieś domek. Jestem w stanie tu domek ustawić. Dobra, damy tutaj, gdzie był wtedy. Mniej więcej tutaj. Idziemy po nasze belki. Nie belki, tylko kawałki drewna. Będzie trzeba dużo drewa jeszcze wyciąć. No i tyle mamy. Dobra, tu jest pełno drzew, których nie potrzebujemy, myślę. O, cześć, świnka. Albo nie wiem. Aha, to było suche drewo. Dobra, porozwalamy sobie to. Patrz, jak wyczyszczone będzie. Okej, jaszczurka. Śmieszne to jest, że tak na raz. Dziewo przynajmniej na dwa razy pada. Raz, raz. Raz i raz. Śmieszne to jest, dobra. Ale ogólnie spoko na razie. To tylko tyle drewna? Ło, myślałem, że się zaciąłem. Ale chłopie, rzuciłeś to. O nie, jedno drzewo mi zabrakło. Jeden kawałek drzewa. Nie zostało tu nic, nie. Dobra, musimy nowe drzewo ściąć. Za szybko te drzewa padają. Coś jeszcze tu było? A, jeszcze okno, dobra. Okno z drewna robimy, rozumiecie to? To logiczne, że okna są z drewna. I że szyba jest z drewna. Tyle, dobra, mamy to, skończony domek.
Pomaluj domki, aby goście poczuli radość życia na wyspie. Ocean mówi, że już prawie tutaj dotarli. Chcemy, żeby wybrać pędzel. Ale się nie zasadzimy drzewek. Ja chciałem drzewka jeszcze zasadzić. O, patrzcie. Palmy sobie posadzimy tutaj ładnie. Oj, tu między domkami można zasadzić. Tu tak, żeby ładnie było. Tu na przykład. Tam ładnie. Tutaj przy wejściu zrobimy ładne. Żeby to ładnie wyglądało. Tu na środku zrobimy duże drzewa. Nie wiem, skąd ja te sadzonki mam, ale chyba to nieistotne. Dobra. Potrzebuję co? Wytak do śmieci? Nie. Myjka ciśnieniowa? Mali moduł, dron przy ognisku. Chowaj dron przy ognisku, okej. Okay. Co my mamy zrobić? Jaki kolor w ogóle? Dobra, niech będzie ten fiolet. A, tak to wygląda. Chciałem bardziej fioletowe. Zmień kolor. Zatrzymaj, aby pomagać. Przełącz paletę kolorów. A, okej. Okay. Dobra, zrobimy na fioletowy domek. Okej. Okay. Bardzo szybko to idzie. Co tu jeszcze można zrobić? I to może być... Dobra, niech będzie wszystko cały fioletowy domek. Niech się, jak się bawić, to się bawić. Jedyne co mnie martwi w tej grze, tak najbardziej póki co, to, że te wszystkie rzeczy jakby się nie kończą. Tylko to zmaluję, nie muszę przeładowywać. Drzewo ścinam, to nie mam żadnego, nie wiem, wytrzymałości albo jakiegoś tam staminy. To jest, kurde, dziwne. Wtedy się nie trzeba martwić o nic, nie? Bo sobie budujemy... Bo nie, chyba tutaj nie zrobili żadnych skilli, czyli twórcy. Może to jest w planach wszystko. Tego nie wiem. Bo na razie tak wygląda, jakby tu po prostu nic nie było, nie? No zobaczymy. Na razie jest śmiesznie. I przyjemnie jednocześnie. Dobra, nie, bo rozkłady to może trochę inny kolor. Tak, coś z czarne od bieli. Jaki to kolor? Czarny. Dobra, zrobimy to. To jest niby biel, także zobaczymy. A średnia ta biel, ale... Ja to w kolory nie umiem, więc... Zobaczymy. A, ja tylko moduły domu muszę pomalować. Potencjalnie jak to zrobię, to będą już mi zaliczyć. O, ale to też można tak pomalować. I gorszy biały kolor, nie? Your bungalows are ready. Now you can welcome your new guests, my friend. Może bym skończył to jeszcze pomalować. Dobra, co teraz? Wynajmij domek, przechowuj drewno przy ognisku. Spróbujemy to drzewo przy ognisku. Tu jest ognisko. Masz do ogniska? Nie. Nie spaliłem drewno. A nie, to tak mam. Nie, dobra, nie mam tak. Spaliłem drzewo. Trzeba zestrzyć drzewo w takim razie. Nie, my drzewa tutaj gdzieś. O, urosły moje drzewa już. Kurde, szybkie są. Ja w ogóle nic nie widzę już. Jest ciemno. Będzie ile? 2, 4, 6. Jeszcze jedno drzewo trzeba. Dobra. Mamy to. Gdzie to było? Tutaj.
Tu. Idziemy do ogniska. Trzeba tylko przechować i po prostu obok położyć. Teraz wynajmij domek. Jak to mam zrobić? Mam podejść do domku. Jest. Wynajmij budynek. F. Wynajmij domek. Tak. Okej. Słyszycie? Rozświeć swoje nowe budynki. Warm up your new buildings. It's a perfect time to use the goods you got from the island and the ocean. Okay. Once again, you proved that you could take good care of the island. We thank you. Join us for a celebration. No, nie mogę na tym. Nad drzwiami zrobimy. Odtąd. Dotąd. Da. Jezu, jaki to jest kolor. Może tu w domku zrobimy oświetlenie jakieś. Połączenie to fajnie wygląda. Dobra, świętuj swój sukces przy ognisku, zakończ demo. Aha, czyli to będzie mieć koniec, okej. Taka chillowa gieleczka, a to jest jeszcze myjka ciśnieniowa, zobaczymy co to robi. A, zmywam kolor. Okej. Okej. Fajne. Fajne to, że nie pomylę się z malowaniem albo z myciem, bo muszę dany moduł zaznaczyć, jak wyjdę za niego, to i tak się nic nie dzieje. Mogę drugi domek wynająć? Wiem, że jest ciemno jak... Nie powiem gdzie, ale jest ciemno. I tu jest wejście w ogóle. Kurde, to wygląda źle. Tu też domy w środku, te pomarańczowe. No i to ładnie wygląda, też możemy wynająć ten budynek. Dobra. To chyba tyle na dzisiaj. Idziemy do ogniska. Wyczymy sobie demo. Myślałem, że coś więcej będzie. Jakieś zarządzanie, że jeszcze przyjdzie. Na razie widzę twórcy ograniczyli do takiego takich podstaw, totalnych podstaw. Ogólnie no, może będzie coś z tej giereczki na dłuższą metę. Pytanie jak to rozwinął, no według mnie powinien tutaj jakieś umiejętności pójść czy coś. Bo to za szybko jest. Tym na starcie ja drzewo rozwalam na dwa strzały. Muszę popracować twórcy według mnie do takimi drobnostkami. Jakimiś smaczkami, żeby dodać po prostu. Ja nie wiem, czy to się skończy samo. No nic. Tam pomiń. Bo nie wiem, czy oni to skończą. Aha, okej. Take the... Okej, back to the game. Zobaczymy. Wypełnimy ankietę. To się ładuje. Pobrać. Ile tego pytań? A, nie mogę tu w ogóle myszki używać? A, mogę, dobra. Tak, sprawdzimy, czy działa. Działa myszka. Ile z tych pytań? A, kurde, dobra. Nieważne. No to tyle, no nie mogę wiele chyba więcej tu zrobić. Pójdziemy zobaczyć sobie tego kampera. O, to trzeba by poniścić. Tu wszystko te drewa trzeba by ściąć. Tutaj widzę pole kempingowe. O, żółwik. Tutaj basenik będzie w przyszłości. No fajnie, fajnie to się szykuje. Widzicie, jakie tam były tu są chyba namioty. Tam pole kempingowe. Tutaj jeszcze zamknięte coś, jakieś zwierzątka, żeby urozmaicić tą wyspę. Dobra. Tyle na dzisiaj. Tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnych materiałach. Na razie.